Siemanko wszystkim, witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken, a przed wami piąty odcinek z Eurotrack Simulatora, w którym zaczynamy od nowa, całkowicie od nowa. To jest ta druga seria, bo pierwszą już taką serię nagrywałem, natomiast ta seria różni się od pierwszej tym, że tylko i wyłącznie na odcinkach podejmuję pewne kroki związane z tym kontem. Piąty odcinek, poziom trzeci, czyli jakby przy pięciu kursach jest poziom trzeci, więc jest słabo. No, moi drodzy, i to trzeba powiedzieć jasno, jest słabo, bo moim zdaniem tutaj śmiało, jeżeli byśmy to robili według tej pierwszej metody, którą pokazałem w pierwszej serii, mielibyśmy piąty level i spokojnie te zlecenia też by były droższe. Dlaczego tak słabo to idzie? No i właśnie, moi drodzy, dlatego to chciałem wam tutaj uświadomić, że ten długodystansowiec na początku powinien być przynajmniej na dwa oczka ustawiony jak najszybciej, to wtedy te levele idą, no, konkretniej macie dłuższe dystanse, za które też dostajecie więcej premii. Oczywiście fajnie jest odblokowywać delikatny ładunek i ładunek o wysokiej wartości, natomiast raczej, ja to oczywiście zrobiłem specjalnie dla jasności, moi drodzy, żeby ta seria różniła się od pierwszej serii, w której levelowałem konto, w której to właśnie na początku rozwijaliśmy długodystansowca, widzieliście postępy, tutaj robimy to znacznie wolniej. No bo jak widzicie, ten długodystansowiec był dodany dopiero w poprzednim odcinku. Najpierw zrobiłem ładunek o wysokiej wartości i delikatny ładunek. Więc dzisiaj moim celem będzie zrobienie trasy, która będzie miała połączony ładunek o wysokiej wartości z delikatnym ładunkiem, abyśmy sobie zobaczyli, czy to po prostu jakoś trybi, jeśli chodzi o exp, no bo by wypadało wbić no, kolejne konto. Więc zanim wezmę zlecenie, oprócz patrzenia na to, jaką ciężarówką będę jechać, oczywiście chciałbym się zasugerować tutaj tymi znacznikami. Jak widzicie, one wam zawsze mówią. Ładunek o wysokiej wartości spoko, ale sam dla mnie to za mało. Tutaj mamy i o wysokiej wartości i delikatny. Są to samochody, bardzo mało płatny kurs, ale najwyżej zrobimy dwa kursy. Moi drodzy, bo chciałbym też cena według dystansu. Zawsze tym się niejako sugeruje. Oczywiście pojedziemy znowuż po Polsce na promocie, także moi drodzy, do dzieła. Nie ma co, myślę, się tutaj za bardzo sypać i po prostu jedziemy. Sobie oczywiście włączę, moi drodzy, skręć w akurat prawo. Tutaj ten GPS, dlatego że on w tym Mercedesie nie ma fabrycznego. Chociaż nawet fajny Mercedesik, nie powiem, wnętrze mi się podoba. A żeby wypadało, myślę, że światła włączyć. W końcu za dnia jedziemy. Fajny Mercedesik, nie powiem. Jakbym sobie tak nawet oddalił. A jedno lusterko nam wystarczy. Natomiast, moi drodzy, chciałbym sobie, bo to niestety, jeżeli macie swój własny samochód, no to ustawiacie to raz i jakby już jest. A w momencie, kiedy no macie te zlecenia szybkie, to no to niestety. Ale tak na pewno mi się lepiej komfortowo jeździ, jeśli mam większe pole widzenia. Ja zawsze to sobie ustawiam. Co jest ciekawe, jeżeli już macie kilka swoich ciężarówek, to te ustawienia fotela, że tak powiem, w każdej ciężarówce są zapamiętywane. Jest to bardzo fajna opcja, że no przesiadacie się do danej ciężarówki i macie takie pole widzenia, jakie sobie ustawiliście. No, że tak jakby było to w świecie realnym. Bardzo fajna opcja, bardzo mi się to podoba. No i jeszcze śniegu nie wywalałem, widzowie, nawet myślę, że następny odcinek zrobimy już pewnie ze śnieżycą, no bo jeszcze nagrywając to mamy koniec stycznia, więc myślę, że... A następnie skręć w prawo. No myślę, że nie zaszkodzi. Idziemy z Poznania do Opola. Skręć w prawo. Tutaj akurat ta część z Poznania się no niczym nie różni, no bo on w promocie czy w Poland Rebuilding nie jest przerobiony, chyba jako jedyne miasto. Ale oby było przerobione jak najszybciej. Czekam na to, nie ukrywam z niecierpliwością, no bo Poznań moje miasto rodzinne. Wszystkie inne miasta są gdzieś tam poprzerabiane, a Poznań jeszcze nie. Jedź prosto. Grzejemy, ile fabryka dała. No, bez przesady oczywiście z tym grzaniem. Tuj gościu, bo jadę. Nie mam czasu się zatrzymywać. Mamy krótką trasę, widzowie, raptem tam 200 km, więc może zrobię dzisiaj dwa kursy, bo chciałbym już ten level kolejny wbić i oczywiście tego długodystansowca podkręcić, bo
Jak widzicie, podkreślam to jeszcze raz, ja to zrobiłem celowo, żeby było inaczej niż w pierwszej serii, ale sami widzicie, że w pierwszej serii to szło bardzo szybko. No, dlatego, że tego długodystansowca troszkę podkręcałem. Ale nie na maksa, bo pamiętam dobrze, ja nigdy długodystansowca od razu, słuchajcie, na maksa nie podkręcałem. W lewo. Dlatego, że no, te długie trasy nie zawsze mi się chce robić, nie? A skoro z tego nie korzystam, to bez sensu. Dobra, mamy tu jakiś duży ruch, widzę. Wyłączyłem ogromny ruch. Więc to jest jakby fabryczny. Będzie trzeba się tu komuś wysunąć lekko. Oj, jaki tu jest korek. Puści mnie ktoś? Gościu, dziwnie mnie trochę puszczasz, nie? Naprawdę, bardzo dziwnie mnie puszczasz, ale niech ci będzie. Zahamowałeś, to dzięki. Sposób na wyjechanie. Ja tam nie mam czasu stać, kurczę, za długo. Nie będę się nikomu wtryniać mandatów, żeby nie dostawać. Szczególnie, że kurs jest bardzo mało opłacalny, bo 20 tysięcy dostaniemy za niego. Zdrowie. To to jest te 20 tysięcy. No ale zawsze do przodu, nie? Dzisiaj mam ochotę akurat zrobić taką trasę, która łączy ze sobą długodystansowca z ładunkiem, ładunek o wysokiej wartości z ładunkiem o delikatnym. I chciałbym też sprawdzić. Po prostu ciekawy jestem. Chciałbym sprawdzić, czy to na EXP też się jakoś przełoży, bo jakby kasę wiemy z góry, jak bierzemy zlecenie, ile za kurs dostaniemy i tyle, a bo te bonusy wam zawsze pokazuję już na cenie zlecenia, natomiast w sensie inaczej, na podsumowaniu zlecenia wam pokazuję, ile dostaliście bonusów za co, ale biorąc zlecenie na początku widzicie tę cenę, natomiast expa wam nie pokazuje, ile możecie dostać za dany kurs. To niestety szkoda. Ja bym chciał wiedzieć, a... Ale miałem fuksa, akurat policja znaczy jechała. Jedziemy do Opola, czyli to jest na Wrocław pewnie trasa. Fajnie zrobiona, nie powiem. Już stoją. Zwolnij, bo tam stoją. To nieoznakowanym chyba. U ile, kurde. Z jednej, z drugiej. Tak, bo mam dużo zdarzeń losowych włączonych. Chyba na 100% mam. Bo chciałem widzowie też sprawdzić w razie W chciałem sprawdzić, jak to się ma na przejazdy kolejowe. Bo podobno jest tak, że jeżeli te zdarzenia losowe mamy na full, na przejazdach kolejowych jeździ więcej pociągów. Mówię podobno, bo jeszcze nie sprawdzałem. Ja czasem ufam widzowi, jak coś pisze i testuję. Często, moi drodzy, testuję, jak coś piszecie w komentarzach. Fajną społeczność tworzymy. Z góry dziękuję za wszystkie fajne komentarze, jesteście super. A będzie mi oczywiście miło, jak zostawicie komentarz i łapkę w górę tam dla lepszych zasięgów. Nie chce mi się, widzowie, zwalniać, ja bym go najchętniej wyprzedził. To taka krótka trasa, to wiecie. Ale to są uroki jazdy lokalnymi trasami. Oczywiście uroki w sensie pozytywnym, że wiecie, ja nie mógłbym ciągle jeździć autostradami, bo mnie by to nudziło. A tak jadąc po trasie jakiejś lokalnej, możemy naprawdę sobie troszkę pozwiedzać, tym bardziej, że ładnie nam słoneczko świeci. Jedź prosto. Jakieś silosy, domy, naprawdę dużo tego pododawali. Bardzo fajnie zrobione. Dacie wieziemy, widzowie, wieziemy samochody Dacia. Jakieś BP przy trasie. Bardzo fajnie zrobione.
Podoba mi się ta zima tutaj w Eurotrucku. Wiadomo, że za chwilę już będzie czas wiosenny, to z zimy będzie trzeba zrezygnować. Ja to robię lokalnie i ty, no drogi widzu, możesz to oglądać na przykład w lipcu ten odcinek. No i chciałbym, żebyś wiedział, czy wiedziała, droga Witko, że nagrywam to w styczniu, więc czuwam się, powiedzmy, w klimat tutaj jak najbardziej zimowy. Szybko to przejadę. Na rondzie zjedź drugi. Możemy zrobić, widzowie, taki challenge, bo ja obiecałem i jakby to jest tutaj zgodne, że wszystko, co robię w tej serii, tak, levelowania konta, to wszystko robię tylko na odcinkach. Jakby nie siadam do Eurotrucka na tym koncie poza odcinkami, więc możemy zrobić taki challenge, że jeśli jakichś względów nie wbije kolejnego levelu, a raczej nie wbije, bo tam dużo expa brakowało, jak na taką krótką trasę raczej nie dostanę tyle expa, raczej. Więc jeśli bym nie wbił, to najwyżej się zrobi drugą trasę, albo zrobimy w następnym odcinku, zobaczymy. Natomiast na pewno teraz tego długodystansowca na trzeci level chcę wbić, no i robić takie trasy po 800 km i tak dalej, żeby no ten exp szedł szybciej, nie? No i też kasa, co za tym idzie. Wiecie, po 5 kursach te 114 tysięcy, znaczy teraz TS jest 5 kurs, więc będzie tam 130 tysięcy, to nie jest jakieś tutaj wielkie odkrycie. Czekajcie, trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Musimy w prawo jechać. Pola wieziemy Dacie. Oko. Chyba Logany to jest, Dacia Logan. Już się bałem, że mi mandat dadzą. Przygotuj się do skrętu w lewo. Na szczęście mi się upiekło. Nie wiem, ile mam tutaj mapy odkrytej. Skręć w lewo. Pewnie bardzo mało. Możemy zresztą, widzowie, sprawdzić. O, nawet procenta mapy nie mam odkrytego. 7 miast odkrytych. No ładnie, widzowie, ładnie. Ani 1% jeszcze nie mam mapy odkrytej. No wiecie, no tutaj nie miałem za dużo co odkryć, nie? Bo ten Mercedes w ogóle nie skręca. A tu policjanty stoją. Fajnie on w środku nawet wygląda. Bardzo dużą wagę do tego przywiązuje, jak ciężarówka w środku wygląda, natomiast ona musi też skręcać. Wiadomo, tu jest kwestia ustawień. Jedź prosto. Ale hamulce ma w miarę. Hail of Poland. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Coś wyjątkowo realistycznie dzisiaj jadę. Jak na mnie, widzowie, to jest naprawdę. Nie, no też nie chodzi o to, żeby jakieś mandaty dostawać, bo wiecie, no przy tak niskim zleceniu, no to się nie opłaca. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć. Nie wiem, 2-3 tysiące miałbym dostać, kurczę, mandatu. Nie chce mi się jechać na wprost, odkrywać Volvo, ale jak widzicie, tam jest salon Volvo. By nam się przyda, ale nie chcę tam jechać. Chyba komuś drogę zajechałem. Się wytnie. Wytnie, widzowie. Nikt nic nie widział.
zatrzymali taką dacię, jaką wiozę. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Tak to w świecie realnym, wiecie, jedziecie lokalną drogą, no to niestety, 50 co kawałek. Ale chyba nas na autostradę jakąś kieruje Iwonka. Bardzo dużo pododawane, zobaczcie, McDonald's, Tesco, chociaż Tesco już nie ma w Polsce, no ale... Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Pewnie nie ten market, to innym zastąpili, więc wiecie, jakby to już się nie czepiajmy. Chociaż mogliby to zaktualizować logiem, bo to jest tylko kwestia loga. Zjedź z ronda. Tak naprawdę. Jakie ograniczenia, jak tutaj już jest autostrada? Żało was? Pojadę na autostradzie 50, ludzie, kochani. Niby 90 km, widzowie, do celu. Będzie jeden z krótszych odcinków. Czasem też krótsze będę nagrywać, także myślę, że w jednym odcinku nie będę robił dwóch tras. Dojazdy do bramek to są naprawdę masakra. Chodzi, że na wprost mogę jechać. Etul, dobrze, czyli nie ma szlabanu. Chyba. Dobra. Bo się bałem, że przedzwonię w niewidzialny szlaban. Nie no, te 40 ludzie, no kurde. Się chcę rozpędzić, zaraz i tak zakaz znika. Dobra, jadę tam. Za długo jest ta 40 przetrzymana. Żyjemy. Nie ma co tam. Żyjemy. Zasadniczo i tak wam polecam wybierać na przykład takie zlecenia, przede wszystkim cenę według dystansu, ale też wybierać takie zlecenia, które mają tam połączone, powiedzmy, te delikatne ładunki o wysokiej wartości, ale też wiadomo, że warto, żeby to trochę kilometrów było, bo im dłuższa trasa, tym więcej ekspa dostaje. Także warto zdecydowanie dłuższe trasy. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jechać. Do Opola spieszę z samochodami. Zjedź w prawo. W każdym odcinku się spieszę, nie? Widzowie. To ciekawe. W każdym jestem... W każdym się spieszę, żeby pilnie dostawę dostarczyć. Jechać. Trzeba im trochę trąbnąć, to pojadą żwawiej. Często jest tak, nawet jak jest ograniczenie prędkości, jak się im trąbnie, to jadą żwawiej. Pracodawca za mnie mandaty powinien płacić, to mi się w ogóle nie ogniewał. Nysa w lewo.
Opole. Na zjedź pierwszym zjazdem. Opole w prawo, widzę. W prawo. Zjedź z ronda. Dobra, 40 kilometrów będziecie mieli krótszy odcinek. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Mercedes nie skręca. Bardzo mi się podobają te tablice, które powstawiali przy drodze. Ile kilometrów do jakiego miasta. No tak jest to fajne, nie? W tym promocie na Poland Rebuilding naprawdę robi to robotę. O, makro. Zjedź drugim zjazdem. Trochę im tam trzeba titnąć, trąbnąć ich, bo... Zjedź z ronda. Wleką się. No i zobaczcie, jak przyspieszyli od razu. Działa? Działa. Słuchajcie widzowie, jakoś trzeba sobie radzić, prawda? Jedna opcja oczywiście jest taka, że... żeby wyjechać, no, jak jest duży ruch, delikatnie tam się... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Włączyć do ruchu, a druga opcja, no to trochę trąbnąć. Skręć w prawo. No i idźcie mi. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Gdzie mnie tu? Wjechał mi przed... Zjedź z ronda. ...gębę. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Jak widzicie widzowie, wszystko z wami odkrywam. No tak jak mówię, to robię wszystko na... skrętu w lewo. Wszystko na odcinkach robię. Nie robię poza odcinkami. Chyba to tu. Skręć w lewo. Chyba to tu. To wskazuje, że to tu. To była miła przejażdżka. Oczywiście na expie nam widzowie zależy. 90 exp na początku to naprawdę jest sporo. Chociaż nie chce mi się dzisiaj parkować. Jakiś jestem dzisiaj taki, nie wiem, jakaś pogoda. Ej, coś tu jest jakiś... Fak czy co? Dobra, już cię chyba... Ten krawężnik mnie tak blokuje, serio? Coś tu jest zbugowane, widzowie. Nie mówcie, że ten krawężnik tak mnie zblokował. Na raz i tak tego nie. Nie, no nie chcę automatycznie działać. Ale coś co tu się tak, coś tu się buguje. Lagi straszne są w tym miejscu. Będę musiał i tak do przodu podjechać, wiadoma sprawa. Dzisiaj idę już trochę na łatwiznę. Nie, może mi się uda? Bo strasznie tu laguje, ja pierdzielę, moi drodzy. I tak muszę do przodu podjechać, i tak, ale...
Ja pierdzielę, jak to jest zlagowane to wszystko. Czekajcie, dobra, to tu podjedziemy do przodu. Strasznie jest to zlagowane, przecież ja myszką ruszam, żeby obrócić i... Naprawdę, straszne tu jest, jakieś lagi są w tym miejscu. Nie wiem, coś tu jest niedopracowane, bo... Bym chciał tylko wam zauważyć, widzowie, że tutaj jest coś strasznie zlagowane. Jak widzicie, nie trzeba się nawet spieszyć z tym parkowaniem. Ja bez gazu zawsze parkuję. Niech on sobie sam cofnie, bo wtedy mam czas, żeby patrzeć, jak ta naczepa się będzie zachowywała. Mam czas, żeby ją trochę kontrować. Ostatnio wam pokazywałem, że można byle jak parkować, a dzisiaj pokażę wam, że można porządnie też. Okej, okay, no pewnie nie wbijemy levelu kolejnego, może doskonale, ale expa tak mało dostaliśmy, że no raptem 4 expa, 400 expa. Także tu macie dowód, widzowie, że trzeba, nadrobimy w przyszłym odcinku, macie dowód, że trzeba robić długodystansowca, to wtedy te levele szybko wbijają, bo często wielu z was się zastanawiało, ja też dlatego właśnie troszkę inaczej zrobiłem, bo też mówiliście, że macie tam któryś level, że wam to dosyć długo szło, że macie mniej kasy. No zobaczcie, ja mam level od odcinek 5, czyli mój 5 kurs, level mam nadal 3, a kasy mam 134 tysiące, czyli nadal jest mało. Dlaczego? Dlatego, że ten długodystansowiec powinien być na drugiej lub trzeciej randze wbity, byłoby git. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Będzie mi miło oczywiście, jak zostawicie łapkę w górę i komentarz pod filmem. Trzymaj się, cześć!